Cześć. Od jakiegoś czasu myślę o filmie, o pękniętych pamięciach, kartach mikro czy też SD oraz pendrive'ach o budowie monolitycznej. No i chyba dostaję znak od losu, że coś trzeba z tym zrobić, bo dzisiaj, dosłownie 10 minut temu, przyszedł właściciel tych zgliszczy i powiedział, że na lotnisku w Niemczech ochrona mu to złamała. Bo wyciągał gdzieś laptopa, coś miał pokazać, upuścili, czy jakoś tak i mu to złamali, na co powiedzieli tylko ups. No to zobaczymy, jak bardzo ups i co z tego wyjdzie. Zapraszam. Pamięć wygląda na nietkniętą, na szczęście. Kontroler jest paskudny. To jest SanDisk oczywiście. Pendrive został bez problemu wykryty. W tej chwili pozostaje tylko wykonanie obrazu, tak na wszelki wypadek.
i późniejsze przeglądnięcie zawartości, zgranie dla klienta najważniejszych danych, czy też wszystkich danych. Mam nadzieję, że będzie zadowolony z rezultatu. Ja jestem, bo udało się to zrobić bez konieczności wylutowywania pamięci i rekonstrukcji systemu plików. Cześć!